Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Przedstawiam wam aferę. Afera, przedstaw się. Cześć wam, jestem Ola i afera w grze. No, Ola pomaga mi przy Facebooku, przy YouTubie, odpowiada na wasze pytania i komentarze. To jest bardzo doświadczony gracz, która spędziła w grze już dużo, dużo czasu i naprawdę zna właściwie tak samo jak ja odpowiedź na każde wasze pytanie, czy coś w tym rodzaju. A jak nie będzie wiedziała, to zawsze może mnie zapytać. Co nie, Ola? Oczywiście. No właśnie. Więc w ten sposób będziemy mogli wam odpowiadać częściej na pytania jakieś tam odnośnie gry. Także możecie teraz śmiało dużo częściej, dużo więcej pytać na Facebooku i tak dalej. Będziemy mogli, moja strona będzie bardziej dla was. Będzie więcej odpowiedzi i już. Mamy tutaj dwa kanizegi. Ola ma Agerę, ja mam CCXR-a. Ola, dlaczego Agera? No słyszałam, że jest bardzo dobra. Okej. Okay. No wiesz, już co? Jej nie miałam. No właśnie. I może zrobimy taki krótki test. Przejdziemy się na jednej trasie i przy okazji przetestujemy oba samochody. Poza tym mam wam jeszcze do przekazania parę spraw. Mam zaległy bodykity do Skyline'a do pokazania do R34. I patrzymy sobie CCX-a tego Agery, CCX-a Afery i pojedziemy sobie wyścig. Właśnie to w lobby sobie sprawdzimy Agerę Afery. I właśnie, stunigowałem sobie mojego CCX-era tak, żeby był w miarę statystykami podobny do samochodu Afery. I myślę, że to będzie ciekawy test, bo w sumie CCXR wcale nie jest dużo gorszy od Agery. Jest w miarę podobny osiągami i dużo, dużo lepiej się prowadzi. Co mam nadzieję za chwilkę wam zademonstruję. Zademonstrujemy zresztą. To co, Ola? Startujemy bez perfect startu. Tak, gaz do dechy i jedziemy najlepiej jak umiemy. Przede wszystkim start. Ola pojechała na lewo, na szybszą trasę. Zdaje się, że troszeczkę ci tam... Aha, teraz jedziemy w miarę równo. Zobacz, wyjeżdżamy z tego tunelu i normalnie zderzak w zderzak, prawda? Mhm. Mhm. A tutaj przewaga CCXR-a, lekko lepsza przyczepność, mniejsza stratność, właśnie, prędkości. Właśnie, bardzo nadsterowny jest ten kanizek, co ja mam. Zdejmie się z gazu, to zarzuca tyłem. Jaką prędkość masz? Chwili 356, no w tej chwili już mniej. 356 maksymalnie miałaś? 378 chyba jedzie maksymalnie, tak mi się zdaje teraz. Na tych statystykach. No to ładnie, bo mój CCXR jechał 361. No wiedziałam, wyższa prędkość maksymalna, ale niewiele. Czyżby to znaczyło, że CCXR jest lepszy od Agery? Na pewno nie, jeśli chodzi o przyspieszenie całościowe. Czy to samo? Czy to samo? Nie wiem, może Agera trochę lepsza ma. Ale statystyki są też w miarę różne, jak tam zdążyliście wszyscy zobaczyć sobie. Ale z tego co widzę, to właśnie tutaj w Wordzie prym samochodów tych najlepszych są właśnie samochody z lepszym prowadzeniem niż osiągami. Na przykład porównajcie sobie Agerę kontra McLaren F1, gdzie McLaren F1 ma w sumie nawet gorsze nitro. Mam dalej mocne, ale troszeczkę gorsze od na przykład Pagani, Zondy, Cinque i nawet gorsze przyspieszenie, a samochód jest dużo, dużo lepszy, bo praktycznie traci prędkości na zakrętach. Jagera nawet z takim dobrym przyspieszeniem jest po prostu gorsza, a CCXR radzi sobie świetnie, także jeśli ktoś sobie zakupił w ostatniej wyprzedaży właśnie ten samochód, na pewno nie pożałuje. Agera też jest oczywiście bardzo, bardzo dobra.
No, wiele trzeba się niestety przyzwyczaić, a mam dopiero co ją drugi dzień. W sumie to mój pierwszy wyścig. No właśnie. To też trzeba brać w sumie pod uwagę. Ale mi się CCXR-em bardzo dobrze jeździ, na pewno trzyma się drogi lepiej niż Agera. Agera, tak jak mówisz, zarzuca ten tył, no nie? Zarzuca właśnie. Także... Początki niestety bywają trudne. Ale zobaczymy, jak dalej to będzie wyglądało. Ola, poćwiczyć trzeba trochę jazdy. Ola, opowiedz może, jak tam odpowiadanie na pierwsze pytania od widzów, od fanów strony Mów po ludzku. Jak tam wrażenia z tego? No normalne w sumie, pytania jak pytania. Staram się odpowiadać na nie jak najbardziej rzetelnie. Mam nadzieję, że mi to wychodzi, jakoś żadnych nie było. Tutaj informacje żadne nie dochodziły, że coś jest nie tak. Także myślę, że jest w porządku i oby tak było dalej. Podoba ci się to? No tak, zresztą bardzo fajny taki kontakt właśnie z różnymi widzami, osobami. No. Dokładnie. Czasami można się pośmiać, bo niektórzy takie pytania zadają, że... Tak, ale na wszystko trzeba odpowiadać. Tak. No cóż, jeszcze pokażę bodykity od Skyline'a. Właściwie Skyline to jest ulubiony samochód Oli właśnie. Więc pokażemy za chwilkę te bodykity. I jeszcze jedna sprawa odnośnie Ask.fm. Ktoś założył profil i się ode mnie podszywa na Ask.fm. To nie jestem ja, to jest jakiś fałszywy profil. Ja swój usunąłem jakiś czas temu, bo ktoś po prostu mi zaspamował całą tablicę jakimiś głupimi pytaniami i postanowiłem tego profilu dalej tam nie prowadzić, bo po prostu nie miało to sensu. No dobra, to jeszcze pokażemy te bodykity do Skyline'a, które obiecałem. Kurczę, nie spojrzałem, gdzie tam byłaś z tyłu, ale miałaś... Start w sumie był taki sam. Sam, ale jeszcze mam problem z opanowaniem na zakręty. Tak, tylko te zakręty są kłopotliwe. No to chodźmy teraz. Zobaczmy tego Nissana. Nissan Krasa C. Tutaj mam go. Jest. I właśnie, jak to jest z tym, bo robiłem ostatnio przegląd, ale ten Skyline starszy z PCV ma chyba kilka bodykitów, ale Nismo chyba nie ma żadnego, prawda, Ola? Ma tylko do dragów. No tak, ale nie można go kupić. A, no nie można. Chyba, że nie. Można. Za pusty jest tylko. Tak? A jak jest, zaraz sprawdzimy wszystko. Okej, okay. Mamy tu aż 4 bodykity do tego Skyline'a z PCV, czy V-Spec. Tak one wyglądają. Bardzo fajnie zmieniają ten samochód. Nie poszerzają go jakoś masakrycznie, ale jednocześnie dają mu... uwypuklają jego charakterystyczne elementy. Także fajna opcja. No to zobaczmy jeszcze tego Nismo, jakie ma bodykity. Mamy tutaj, tak jak mówiła Ola, jeden bodykit, który trochę hardkorowo zmienia wygląd tego Nismo. Znaczy dodaje mu z tyłu taką ławkę, która tak średnio pasuje. Nie wiem, podoba ci się, Ola, takie coś? No tak szczerze nie za bardzo, raczej nie mój typ. Myślałam, że będą fajniejsze bodykity do Nismo, niestety. Może kiedyś wprowadzą, zobaczymy. Może i tak, ale... Ja to niespecjalnie jestem przekonany do tego dragowego. Wolę taki wygląd Nismo, jaki ma standardowy. Ono jest takim przerobionym już. Tak jest. Jest takim przerobionym R35. No cóż, to... chodź Ola tutaj do mnie. Przeteleportuj się. Pożegnamy się. Zrobiliśmy taki szybki bonusik o tobie troszeczkę. Mam nadzieję, że będziesz chciała jeszcze ze mną coś tam nagrać kiedyś, pojeździć, pograć. No pewnie. Czego nie? A gdzie jesteś? Tu jesteś. Ty jesteś tu, a ja jestem tu. Jak ci się podoba moje malowanie? Czy ci się podoba? Podoba, bardzo fajnie. Twoje też jest spoko. No dobra. No to dziękujemy wam bardzo,
za to, że nas oglądaliście. I mam nadzieję, że jeśli chcecie, żebym więcej nagrywał z Olą filmów, to piszcie w komentarzach. Jeśli podobał wam się ten film, to dajcie łapkę w górę. Będę wiedział, że moje filmiki wam się podobają. No i cóż, pożegnaj się, Ola pierwsza. No, do zobaczenia. Na razie, cześć. Cześć.